Jak w każde niedzielne popołudnie, czas na TeleExpress, na deser, marzona kawa. Dzień dobry. Co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Do Oscarów. Producenci dokładają starań, by gala zachwyciła publiczność na całym świecie. W internecie co chwila pojawiają się nowe doniesienia, jak ten wieczór będzie wyglądał. Zostańmy jeszcze chwilę w Hollywood. Fabryka snów wylansowała niejedną sławę. Natalie Portman, Gwyneth Paltrow czy Paul Wesley są rozpoznawalni. Teraz spotkanie z najlepszym harmonikarzem w Polsce, Michałem Kielakiem. Artysta zdradził Idze Lewko, na czym polega magia tego. Co zrobić z niepotrzebną makulaturą? Gazet nie trzeba wyrzucać, wystarczy czas i spryt, by zamienić papier w wiklinę. Jak z kolei wiklinę zamienić w poręczny koszyk? Ona, kamizelka, trzecia część garnituru, teraz wychodzi na plan pierwszy. Jako bohaterka wystawy przygotowanej na jubileusz 75-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Napoleonkę i nasz program za tydzień. A spotka się z Państwem Iga Lewko. Miłego popołudnia, do zobaczenia.